Państwa, nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Eliota. W dzisiejszym tygodniu na giełdach zagranicznych tradycyjnie przedstawię Państwu view techniczne dla najistotniejszych instrumentów finansowych na świecie. No i tak jak w ostatnim tygodniu, rozpocznę od rynku amerykańskiego i ze względu na zmienność, która panuje na tym rynku i istotne wydarzenia, zarówno makroekonomiczne, jak i bym bardziej powiedział, takie związane z newsami, z trochę psychologią inwestorów. Prawdopodobnie na tym rynku zatrzymamy się najdłużej, być może jeszcze pod koniec nagrania pokażę Państwu inne kategorie aktywów. Myślę, że powinniśmy jeszcze przerobić dzisiaj ropę naftową, bo tam również ciekawe rzeczy się dzieją. Natomiast przechodzimy do meritum, czyli zaczynamy od najważniejszego indeksu blue chipów na świecie, czyli indeks S&P 500. No i w przypadku tego indeksu trzeba powiedzieć jedno, no udało się uchronić rynek przed taką wizją dość dramatycznych, gwałtownych spadków, czyli przed wygenerowaniem sekwencji fal pierwszych i drugich, bo taki scenariusz nam jeszcze w zeszłym tygodniu się kształtował. Od początku tygodnia, po tej kiepskiej poniedziałkowej sesji, gdy ukształtowaliśmy minimum w postaci tego knota, rynek systematycznie rósł i w piątek po rozczarowujących wynikach ostatniego przedstawiciela FANGu, czyli Apple, wyraźnie się osunął. Dodam tylko, że te wyniki nie były, jakby wyniki same w sobie nie były rozczarowujące, bo zarówno na EPS-ie, jak i na przychodach Apple pobił oczekiwania analityków. Natomiast inwestorzy zaczęli obawiać się o perspektywy na kolejne kwartały, gdyż Apple sam zasugerował, że ma problemy z utrzymaniem dynamiki sprzedaży swoich produktów w rynkach, w krajach rozwijających się, czyli na tak zwanych emerging markets. No i ten problem, jak adresowały władze spółki, spowodowany jest po prostu tym sporem handlowym, czy już wojną handlową, jak zwał, tak zwał, niedogadaniem się Stanów Zjednoczonych z Chinami i konsekwencjami, jakie oczywiście ma to dla wszystkich innych rynków i nastrojów. Apple polepszył marżę, podnosząc cenę swoich urządzeń, zwłaszcza jakby flagowego produktu, czyli iPhone'a. Stąd udało się przebić wyniki, natomiast te spadające dynamiki niepokoją. Z punktu widzenia teorii fal, co się stało? Chyba najistotniejsze sygnały długoterminowe, o których powinienem Państwu przypomnieć, czyli przede wszystkim potężna świeca spadkowa. To jest jakby jedna sprawa. Ta świeca w swojej dynamice, no, przypomina strukturę impulsową, jest najprawdopodobniej impulsem. Mamy prawdopodobnie wypiątkowany układ wzrostowy. W teorii fal wypiątkowany, to znaczy zakończony. Ukształtowało się 5 fal wzrostowych. Pokażę Państwu na końcu nowy indeks, mianowicie NYSE Composite Index, czyli szeroki agregat pokazujący około 2000 spółek, zdecydowanie szerszy od S&P, poza tym S&P posiada również walory z Nasdaqa. Więc pokażę Państwu na końcu najszerszy taki agregat, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie w ogóle całej wieloletniej hossy jesteśmy. Bo owy układ wzrostowy można uznać za wypiątkowany. Od 2016 roku post-Trump rally, czyli hossa po-Trumpowa, to było tak naprawdę zbudowanie podfali trzeciej, podfala czwarta, piąta, ostatnia fala piąta także wypiątkowana. Dodatkowo mamy dywergencję, ostatnia taka dywergencja w 2007 roku, więc wszystkie dowody na to, że tendencja wzrostowa została zakończona, na tym indeksie są. Oczywiście możliwość dla byków, dla obozu popytowego jeszcze jest i tą możliwością jest obrona tego kluczowego, długoterminowego wsparcia. Na tych poziomach przebiegają dołki pod fali czwartej. To oznacza, że byłaby tu możliwość przerysowania tego układu na jakiś inny typ korekcyjny, na przykład korektę płaską budującą czwórkę, gdy moglibyśmy przesunąć tą falę czwartą na przykład na te poziomy i zobaczyć kolejną sekwencję wzrostową. Ale do tego trwale te poziomy muszą zostać obronione, bo to, że odbiliśmy na koniec świecy miesięcznej, to jakby no nic wielkiego, to raczej coś, co powinno się stać. Bardziej kluczowe będą kolejne miesiące. Dodatkowo mamy dwa dolne ograniczenia kanałów wzrostowych, bo przebicie tego poziomu dla mnie to będzie definitywne potwierdzenie końca hossy i rozpoczęcia krachu, który no najprawdopodobniej może mieć dość takie silne konotacje, bo taki podstawowy zasięg spadków wypada
w rejonie końca fali czwartej niższego rzędu to jest 1800. Natomiast patrząc po długoterminowych układach, nawet możliwy jest taki scenariusz kompletnego, jakby takiej kompletnej katastrofy, czyli dołki fali czwartej kolejnego wyższego stopnia, czyli to są okolice 700 punktów. Natomiast o tym będziemy mówić, gdy przełamiemy te poziomy. Na razie indeks się trzyma. Pozostałe indeksy na świecie się nie trzymają. To trzeba powiedzieć wprost. Wszystkie te poziomy zostały poprzebijane. Indeksy amerykańskie jeszcze się trzymają. A co z punktu widzenia dziennego widać na tym indeksie? No, poza sygnałami płynącymi z wykresu miesięcznego, czyli wypiątkowanym układem falowym i dywergencją, przełamaliśmy linię trendu wzrostowego, to jest linia trendu wzrostowego od lutego 2016 roku. Przełamaliśmy dwusetkę. Jak Państwo sobie przypominają zeszłotygodniowy film, to pokazywałem, jak za każdym razem zachowywał się indeks od 2009 roku, gdy dwusetka była przebijana. Wtedy mieliśmy mniej więcej sekwencję korekcyjną wynoszącą średnio około 10%. Więc to są oczywiście takie średnioterminowe sygnały sprzedaży, no i co najistotniejsze, no od szczytu mamy układ impulsowy. Wprawdzie w postaci klina, jest to układ brzydki, nie lubię klinów jako początki ruchu, bo one są często mylące, natomiast dynamika jakby spadków tutaj wszystko odpowiada. I tak naprawdę mam tu dwie możliwości. Pierwsza, bardziej bearishowa, pokazująca koniec fali pierwszej na tym knocie, czyli jeszcze dwa tygodnie temu na tym knocie. Następnie korekta A, B, C, zakończenie korekty płaskiej, płytkie zniesienie i wracamy do tej tendencji spadkowej. Natomiast drugi scenariusz mówiłby o tym, że fala pierwsza zakończyła się na tym knocie, to jest pierwsza tendencja wzrostowa, czyli na przykład wtedy falka A, korekta falka B i jeszcze jeden ruch wzrostowy w stronę 2800 na zbudowanie falki C. Od szczytu mamy impuls, więc to no, po tym impulsie, który się tu zbudował na intradayach, mam tutaj sekwencję impulsową. Oczywiście spodziewam się małej korekty i kolejnego spadku. I to, jaki będzie ten charakter spadku, od tego będzie prawdopodobnie zależeć, który ze scenariuszy jest grany. Bo jeśli ten spadek będzie się wydłużał, to najprawdopodobniej gramy ten pierwszy scenariusz. Jeśli po tej małej korekcie, która dzisiaj powinna się sfinalizować, zobaczymy spadek i odbicie, to prawdopodobnie będziemy widzieć ten drugi scenariusz, mówiąc o rozwijającej się tej strukturze wzrostowej. Co jest jeszcze ciekawe, na wykresie miesięcznym mamy szansę na ukształtowanie formacji głowy z ramionami. Lewe ramię, głowa, więc wypadałoby, że przez kilka miesięcy moglibyśmy zbudować prawe ramię. Oczywiście formacje elliotowskie, takie długoterminowe, one nie muszą się kończyć w ten sposób. Często jest tak, że widać te formacje głowy z ramionami na poszczególnych spółkach. Jak Państwo śledzą moje opracowania, mnóstwo takich formacji znaleźliśmy. Natomiast to nie jest tak, że to zawsze musi taki scenariusz powstać, bo oczywiście gdyby miało powstać tutaj prawe ramię, to potrzebujemy kolejnych miesięcy takiej dość płaskiej konsolidacji i myślę, że dopiero można by myśleć na poważnie o jakimś koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, o silniejszej przecenie. Aczkolwiek niezależnie od tego, czy będzie budowana ta formacja głowy z ramionami, czy nie, kluczowe jest sforsowanie tej strefy wsparcia. Od strony makroekonomicznej jeszcze dwa wydarzenia, które są istotne, czy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć i przejdziemy do pozostałych indeksów amerykańskich. Należy wspomnieć o tym, że rynek odbił pod koniec, na początku tygodnia i przez cały tydzień odbijał po tym, jak Donald Trump stwierdził, że jest w stanie, jest skłonny się dogadać z Chińczykami. Była rozmowa telefoniczna, ustalono termin spotkania na obiad z rozmową po obiedzie, bodajże na 1 grudnia. Wszystko pięknie, ładnie, więc tak. Teoretycznie wola jest, natomiast z drugiej strony Trump wprost zagroził, że jeśli z nami się nie dogadacie, otrzymujecie cła na pozostałą część towarów, które eksportujecie do Stanów Zjednoczonych, a Chińczycy wcześniej wprawdzie, kilka tygodni temu mówili o tym, że nie można rozmawiać i to był powód zerwania ostatnich negocjacji, nie można rozmawiać z nożem na gardle, więc jeżeli chcą utrzymać swoją dalszą retorykę i być wiarygodni, no to raczej nie ma szans na porozumienie. Poza tym weekendowa wypowiedź prezydenta Xi też nie pokazuje na to, że mieliby się w jakiś sposób porozumieć. Raczej widać chłód, a tak naprawdę Trumpowi zależałoby na wielkiej determinacji Chin do tego, aby się z Amerykanami dogadać. Wydaje mi się, że wcale nie jest to tak przekonujący scenariusz, to porozumienie, tym bardziej, że już było kilka na to momentów,
No to jest oczywiście ostatnia szansa, natomiast Trump jakby tutaj nie pomaga być Chińczykom z twarzą z tej sytuacji. Chce zgarnąć całą pulę, czyli wygrać to, co wygra cłami i jednocześnie, mówiąc tak kolokwialnie, zniszczyć politycznie przeciwnika. A to się może nie udać. W każdym bądź razie, to był powód odbicia i tym mogą żyć rynki przez najbliższe tygodnie. Natomiast trzeba jeszcze powiedzieć o drugiej rzeczy. Ewidentnie gorszy sezon wynikowy w Stanach Zjednoczonych. Gorsze, w sensie dynamiki dalej są szalone, oczywiście, jak sobie popatrzymy na takie suche dane. Natomiast rynek w Stanach, on nie kupuje bieżących informacji, on kupuje przyszłość. Oczywiście spółki poprawiają wyniki. Na EPS-ie praktycznie każda spółka poprawiła wyniki. Na przychodach już jest trochę gorzej, a to jest najważniejszy parametr pokazujący jakby zdrową kondycję spółki. Natomiast są obawy o tak zwane outlooki, które również spółki publikują, czyli o prognozy. Bo wiele spółek pokazuje, że te prognozy, te dynamiki spadają. I jest problem, czy uda się utrzymać tak duże tempo wzrostu. Oczywiście odpowiedź jest oczywista, nie uda się. Natomiast jest pytanie, kiedy nie uda się utrzymać tego tempa wzrostu? Bo nie da się rosnąć, gdy gospodarka amerykańska rośnie w tempie 3%, nie mogą poszczególne spółki rosnąć w tempie 20%. Mówię tutaj o ich wynikach finansowych. To jest pewne, że taki stan rzeczy trwa krótkookresowo. Pytanie, czy gospodarka dobije do 20%, raczej jest to nierealne, patrząc po poziomach bazy i po analizie historycznej, więc należy założyć, że te wyniki się popsują, jakby wrócą do średniej. I pytanie jest, kiedy? To są obawy, że ten sezon wynikowy wypada słabo. Jak popatrzymy sobie na Fangi, tam praktycznie wszyscy rozczarowali. Tak, jedynie Netflix nie rozczarował jakoś znacząco, natomiast Netflix nie rozczarował tylko na poziomie nowych subskrybentów, bo na poziomie samych wyników nie było tak dobrze. Subskrypcja rosła, no ale widzimy, że to było za mało, bo Netflix po tym, jak o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, po tym, jak bardzo fajnie lokalhosty się otworzył, zyskał kilkanaście procent, praktycznie w 3 dni wszystko stracił. Jest na jeszcze niższych poziomach, jest jednym ze słabiej wyglądających Fangiem. Więc to są takie dwie rzeczy, o których warto w najbliższych tygodniach pamiętać. No i jeśli kolejny sezon wynikowy miał być słaby, czyli gdzieś okolice powiedzmy kwietnia, gdy będą publikowane, przepraszam, oczywiście nie kwietnia, tylko stycznia, gdy będą publikowane wyniki za czwarty kwartał, no to jeżeli w styczniu byśmy zobaczyli, w styczniu, w lutym byśmy zobaczyli te słabe wyniki, gdy będziemy mieć już sezon wynikowy, no to rynek już może tej presji się nie oprzeć i możemy po prostu zobaczyć sezonową wyprzedaż w pierwszym kwartale. Czy będzie raj świętego Mikołaja? Trudno mi wyrokować. No, ewentualnie, jeśli byłby ten scenariusz rozgrywania bardziej skomplikowanej fali drugiej, tak? Ta fala druga miała być wyżej i to pozwoliłoby na zbudowanie symetrycznego ramienia, to tak, jakiś ograniczony raj świętego Mikołaja mógłby wystąpić, ale nie jestem przekonany co do tego scenariusza. Przejdźmy teraz do kolejnych indeksów amerykańskich. Dow Jones Industrial Average, czyli spółki uprzemysłowione. Tutaj podobna sytuacja. Najdłużej trwał trójkąt na tym indeksie z głównych indeksów amerykańskich. Ledwo wyszliśmy powyżej szczytu i szybko indeks został, mówiąc kolokwialnie, szczapowany. Pięć fal spadkowych na długich interwałach czasowych, bardzo podobne wnioski. Zatrzymaliśmy się na potężnej strefie oporu. Tu było bardzo dużo takich zależności falowych. Piękna formacja na wykresie czy miesięcznym, czy tygodniowym, piękne formacje podwójnego szczytu, przełamana 30-miesięczna linia trendu wzrostowego, teraz do niej pukamy od dołu, więc jest to bardzo silny opór, no innymi słowy, wszelkie sygnały sprzedaży, przynajmniej krótkoterminowej, zostały wygenerowane. Patrząc po tym indeksie, tak naprawdę, jeśli zostaną przełamane te lokalne minima, czyli okolice gdzieś 23 700 punktów, to powinniśmy zobaczyć dalszy sell-off w stronę 21 tysięcy, mniej więcej plus minus 1000 punktów, gdzie nam się krzyżuje dolne ograniczenie tego długoterminowego kanału wzrostowego, kanału, na którym S&P już się znajduje i przebiega nam też średnia krocząca, to jest 200-tygodniowa średnia krocząca i proszę zobaczyć, ona za każdym razem już trzykrotnie, cztero, pięcio, sześciokrotnie nam zatrzymywała ceny na tych poziomach. Jak sobie popatrzymy tutaj, to można powiedzieć siedmiokrotnie. Czyli istotny punkt, jak one byłyby przełamane, mamy potwierdzenie długoterminowego rynku niedźwiedzia. Więc do tych poziomów 2700 to jest aż 20%. Natomiast z punktu widzenia krótkoterminowego, ten sam scenariusz co na S&P, możliwy klin wprowadzający korektę ABC. Wprawdzie udało się wyjść znowu powyżej
przełamanej 200-sesyjnej, czyli 200-dniowej średniej kroczącej, natomiast powróciliśmy do tego przełamanego dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, 50% spadku, więc minimalne warunki do zakończenia korekty wzrostowej zanotowaliśmy. Czy one zostaną zakończone, to dużo będzie zależało od tego, jakie będą nastroje, jak będzie przebiegała sytuacja handlu w tym tygodniu, bo nie mamy już jakichś większych danych, czy makroekonomicznych, może poza piątkowymi danymi z rynku. Nie mamy jakichś istotniejszych informacji przed nami, bo sezon wynikowy jest raczej w tym tygodniu zdecydowanie pustszy, tak, mniej obfity. Spółki już nie publikują tak ważnych danych, albo inaczej, tak ważne spółki nie publikują danych, może w ten sposób należałoby powiedzieć, więc no, kluczowe będą nastroje. No, na razie ciężko wyrukować, na pewno ta sekwencja, która zbudowała się od szczytu, mówi nam o tym, że przynajmniej krótkoterminowo powinniśmy znaleźć się niżej, a potem będzie zależało to, czy ten impuls przerodzi się, czy ten pięciofalowy spadek przerodzi się w większy impuls, czy tylko w zygzaka spadkowego. Technologiczny Nasdaq. No Nasdaq zatrzymał się i rozpoczął tą sekwencję spadkową na najbardziej chyba książkowych poziomach, na jakich się dało, mianowicie na górnym ograniczeniu zielonego kanału wzrostowego. To ograniczenie dokładnie nam wyznacza szczyt fali piątej, tej dziewięcioletniej hossy. Tam były też dokładne książkowe proporcje falowe, praktycznie co do punkta zrealizowane. No i z tych poziomów zaczęliśmy impulsowo spadać w dół. Dodatkowo była dywergencja, która nam potwierdzała jakby zakończenie trendu. Przełamaliśmy znowu linię trendu wzrostowego i tym samym otwieramy sobie drogę do poziomu gdzieś 6000, 5850 punktów do takiej strefy. To jest strefa, gdzie mamy te same jakby ograniczenia, co w przypadku Dow Jonesa, i przełamanie tej strefy jest potwierdzeniem długoterminowego rynku niedźwiedzia. Tu w przypadku Nasdaqa doszło do przełamania dna fali czwartej, więc jedyna alternatywa bullishowa jest taka, że z tego poziomu budujemy wielkiego trójkąta, czyli mamy falę A, falę B, falę C, falę D, falę E i koniec trójkąta i wystrzał jeszcze jeden do góry. Te alternatywy bullishowe cały czas są, to nie jest tak, że jest już powiedziane, że to jest jakby koniec świata dla akcji amerykańskich. Alternatywy bullishowe są, ale przez zachowanie ceny i jakby prawdopodobieństwa realizacji tych alternatyw bullishowych nam zdecydowanie osłabły. I tak samo jak w przypadku S&P i Dow Jonesa, ten minimum do zakończenia korekty wzrostowej został zrealizowany. I tak jak Państwu powiedziałem, na koniec rynku amerykańskiego nowy indeks, czyli NYSE Composite Index, NYSE Composite, czyli pokazujący wszystkie spółki należące do jednej z giełd amerykańskich, czyli do NYSE, bo mamy dwie główne giełdy amerykańskie, NYSE Nasdaq, spośród nich są wybierane papiery do indeksów S&P Dow Jonesa. Tak, natomiast NYSE Composite jest około 2000 walorów. Ona się oczywiście różni trochę kształtem od S&P do Dow Jonesa, natomiast chciałem pokazać, gdzie jesteśmy. W 74 zakończyliśmy najprawdopodobniej falę drugą, bądź też jedną z podfal fal trzecich. Ciężko mi teraz powiedzieć, bo historię notowań dla indeksu mam mniej więcej od połowy lat 60. W każdym bądź razie hossa dotkomowa zakończyła nam falę trzecią. Mieliśmy pierwszą przecenę, następnie hossę doskonale nam znaną z polskiego parkietu 2002-2007. Kryzys finansowy kończy nam falkę B, tąpnięcie buduje falkę C, realizuje się korekta płaska. Tutaj wydłużona, nieregularna korekta płaska. Nieregularna była na wszystkich indeksach, natomiast tutaj fala B była zdecydowanie silniejsza niż w przypadku S&P, bo w przypadku S&P mieliśmy raptem przebicie szczytów z 2000 roku. Zbudowała się fala czwarta, no i następnie pięć fal wzrostowych, które można uznać za zakończone, więc jeśli jest to układ zakończony, no to teoria fal Eliota mówi nam o tym, powinniśmy podążać w stronę 9000 punktów, czyli dołek fali czwartej niższego rzędu i 4000 punktów, czyli kolejny dołek następnej fali czwartej, i te poziomy winny być przebite, czyli to pokazuje, jak gwałtowny może być rynek niedźwiedzia, który w najbliższych latach może się rozwijać. Jeśli chodzi o krótszy scenariusz tygodniowy, zanalizujmy tylko i wyłącznie hossę od 2009 roku. Pięć fal wzrostowych, możliwe, że zakończonych, bo tu mamy taką sytuację, że ten indeks jako jedyny, jeżeli sobie jeszcze weźmiemy Russella 2000, z tych pięciu indeksów nie doszło do przebicia styczniowego szczytu, czyli mamy styczniowy szczyt, trójkąt, clean i spadek. Na razie oznaczyłem ten układ jako zerwaną falę piątą, choć
Nie ukrywam, że takie układy się powinno retrospektywnie oznaczać. Natomiast to oznacza jedno. Mamy dywergencję pomiędzy tym indeksem i pozostałymi indeksami. Według teorii Doła średnie powinny się potwierdzać. Tu tego nie ma, bo nie mamy przebicia szczytu i to pokazuje, że wzrosty są generowane na węższym agregacie spółek. Prawdopodobnie, gdybyśmy wzięli zbiorczy indeks dla Nasdaqa, mielibyśmy podobną sytuację, a to jest niedobre dla hossy, bo to świadczy o tym, że hossa jest realizowana na kilku walorach, a nie na całym rynku i to może świadczyć o zbliżającym się końcu tej hossy. Na razie mamy prawdopodobnie falę pierwszą, drugą odreagowanie i tu tak samo jak w przypadku pozostałych walorów, czy bliżej jak w przypadku S&P. Kluczowe długoterminowe wsparcie, czyli okolice 11 tysięcy punktów. Mamy strefę wsparcia wynikającą ze szczytów z 2014-15 roku, średnie kroczącą, dolne ograniczenie kanału. Przebicie tej strefy, potwierdzenie sygnału sprzedaży, ta alternatywa bullishowa wtedy już nie będzie występować. W tym momencie jest jeszcze dość słaba alternatywa bullishowa, mówiąca tak o tym, że zbudowaliśmy falę pierwszą, drugą, trzecią i mamy korektę typu A, B, C i koniec czwórki. Piątka i dopiero koniec długiego ruchu. Tylko nawet w tych wszystkich alternatywach bullishowych pamiętajmy o tym, że to nie oznacza, że będzie się nam rodził nowy kilkuletni trend wzrostowy, który spowoduje wzrost wartości indeksu, nie wiem, 100, 200, 300%. Nie. To oznacza, że jest to będą budowane prawdopodobnie ostatnie falki, które pozwolą na raptem prawdopodobnie kilkunastoprocentowy wzrost i ten czas życia tych fal trwania też nie jest zbyt długi, maksymalnie kilka miesięcy. Czyli jesteśmy zdecydowanie bliżej, nawet jeśli zadziałają nam alternatywy bullishowe, to jest to zdecydowanie bliżej końca hossy niż jakiejś choćby umiarkowanej fazy wzrostowej. Na pozostałych indeksach tutaj dobrych wieści nie mam. Wprawdzie na tych pozytywach związanych z ewentualnym tak dogadaniem się Stanów Zjednoczonych i Chin doszło do odbicia, natomiast to są wszystkie klasyczne odbicia. Proszę zobaczyć, co zrobił Nasdaq. Kilkunastomiesięczna, budowana od połowy 2017 roku, formacja głowy z ramionami. Te formacje często występują, gdy kończy się impuls, gdy mamy wypiątkowany układ wzrostowy. Linia szyi wyznaczona w ten sposób, przełamanie linii szyi, powrót do tej linii szyi, jak rynek w piątek brutalnie od tych poziomów odpadł. No, idealny moment tak naprawdę do sprzedaży DAX-a z punktu widzenia tylko i wyłącznie analizy technicznej. Zasięg spadków 10 200 punktów, natomiast wykresy miesięczne tutaj są jeszcze gorsze, tak? Przełamanie dwóch linii trendu to są sygnały sprzedaży, zarówno na wykresie miesięcznym, tygodniowym, dziennym, oczywiście dywergencje na RSI. No to wszystko pokazuje, że indeksy te powinny wchodzić w brutalniejsze fazy spadków niedługo, bo jeśli ten scenariusz się spisuje, to falowo mamy 1, 2, 1, 2, 1, 2 sekwencje fal pierwszej i drugiej i potrzebujemy silnej dynamiki spadków w najbliższym czasie. Na pozostałych indeksach europejskich również niezbyt ciekawie. KKRO też bardzo silna spadkowa świeczka. Tu jeszcze bronimy linii trendu wzrostowego i takiej wcześniejszej przebitej linii trendu spadkowego, czy też hipotetycznego wówczas górnego ramienia trójkąta. Na tych poziomach się wsparliśmy, ale przebicie tych poziomów będzie oznaczać definitywny sell. Na DAX-ie technicznie, z punktu widzenia analizy technicznej, w długim terminie to jest sell i to trzeba powiedzieć wprost. Oczywiście zawsze znajdziemy alternatywę bullishową, natomiast no, te długie scenariusze nie wyglądają dobrze. KKRO, jeśli sforsuje te poziomy, również dołączy się do tych indeksów. UK 250, szerszy agregat na 200. Odbiliśmy dość mocno, to wygląda bardzo fajnie, przekonująco, natomiast na wykresie dziennym wpisuje się gdzieś to w falę czwartą, więc tych fal spadkowych jeszcze sporo przed nami, więc ten wzrost również powinien zostać w całości zniesiony. Hiszpański IBEX broni się na dolnym ograniczeniu trójkąta. Przebicie tego ograniczenia powinno nam wygenerować silny ruch spadkowy. Taki ruch korekcyjny typu A, następnie trójkąt A, B, C, D, E, koniec fali B i tu są sekwencje impulsowe. 1, 2, 1, 2, 1, 2, przebicie, trójka w trójce, silny dynamizm spadków i zmierzamy na sfinalizację tego zygzaka spadkowego. Bo na wykresie dziennym to tak wygląda, na 1, 2, 1, 2, 1, 2, czyli silne spadki przed nami i ta obrona może być tylko krótkoterminowa. Na pozostałych rynkach tu mamy również wiele tych sygnałów spadkowych.
W przypadku Xusto, klin wprowadzający najprawdopodobniej, czyli jedyneczka, dwójeczka, prawie cały czas bronimy średniej kroczącej i próbujemy bronić na wykresie miesięcznym tego dolnego ograniczenia, no ale w tym wypadku, jak Państwo widzą, na wykresie miesięcznym doszło do przełamania dolnego ograniczenia 20-letniego klina wzrostowego. Jest to sygnał sprzedaży, a no na wykresie tygodniowym próbujemy jeszcze bronić tych poziomów, natomiast jeśli ta dynamika spadków zgodnie ze scenariuszem falowym się pojawi, przebijemy te minima, to raczej jest to koniec długoletniej hossy. No i tak naprawdę oznaczałoby to, że gospodarka turecka wejdzie w głęboki kryzys gospodarczy. Zresztą nie jest to tak zawsze, że jakby rynek akcyjny musi pokazywać to, co wydarzy się w gospodarce realnej. W sensie załamanie na rynku akcji nie musi oznaczać załamania w gospodarce. Natomiast to, co się dzieje w Turcji, ewidentnie pokazuje, że tam jesteśmy przed. Tak? Tam stoimy. Już jedną nogą bronimy się przed spadkiem w wielką przepaść, jeśli chodzi o gospodarkę turecką. Więc no, teoria fal wydaje się tylko to potwierdzać. W przypadku indeksu Hang Seng wprawdzie doszło do odbicia, odreagowania, ale to jest tylko najprawdopodobniej fala czwarta. Ten cały impuls 1, 2, 3, to prawdopodobnie może powstać trójkąt, który nam zbuduje czwórkę, z którego dalej powinniśmy poruszać się w kierunku południowym, ale to pokazuje, że gdzieś ten potencjał spadków trochę się wyczerpuje na rynku, przynajmniej chińskim. No w przypadku KOSPI mamy tylko wielką dynamikę spadkową. Sekwencje fal pierwszy, drugi, dopiero tą brutalną trójkę w trójce, możemy zobaczyć. Zbiorczy indeks emerging marketów 1, 2, 1, 2. Na razie rozpisałem ten układ jako 1, 2, 3, 4. Tak, czy też może być jakiś z tego długi trójkąt, który zbudowałby dopiero nam falę czwartą, pod falę czwartą z tego dalszy spadek. Jeśli to się sprawdzi, to jeszcze wiele fal spadkowych przed nami, czyli tak naprawdę jesteśmy gdzieś może w połowie tego ruchu spadkowego. No i przejdźmy sobie oczywiście do naszych indeksów. No w przypadku WIG-u i WIG-u 20 wygląda to tak, że spadki od tego lokalnego szczytu, czyli trójfalowej korekty, zbudowały nam klina wprowadzającego, jedynka. Obecny ruch wzrostowy tworzy nam dwójkę. No i po tym możemy zobaczyć powrót do ruchu spadkowego. Na wykresie miesięcznym wygląda to fatalnie. Przełamana linia trendu, sforsowane zgrupowanie zniesień. Oczywiście gdzieś można by powiedzieć, że ta druga linia trendu jeszcze nas obroniła. Natomiast moim zdaniem to jest tylko krótkoterminowe, bo kluczowa była ta linia trendu i ona raz była broniona, drugi raz była broniona i została przełamana na wykresie miesięcznym. Dla mnie jest to sygnał techniczny, że WIG wchodzi w fazę korekcyjną i powinien do 42 tysięcy punktów się korygować. I przełamanie tych poziomów oznaczałoby długoterminowy sell, tak naprawdę nawet z targetem na dołek fali A. Ale na razie ten pierwszy target spadków to jest ta żółta strefa. No i co jest najgorsze, wiele polskich indeksów to potwierdza. WIG 20 to jest to samo co na WIG-u, tak? Czyli sekwencja fal pierwszych i drugich, klin wprowadzający, znaczy alternatywa oczywiście to jest sekwencja fal pierwszych i drugich, natomiast najpewniej klin wprowadzający, jedynka, dwójeczka, która koryguje się do przełamanej linii szyi, powinniśmy powracać do ruchu spadkowego. No a MWIG-u, SWIG-u już lepiej nie wspominać, bo tutaj praktycznie na żadnych poziomach się nie bronimy. MWIG przełamał dolne ograniczenie kanału wzrostowego, 200-tygodniową średnią kroczącą, bardzo silne wsparcie zostały przełamane, funkcjonują one teraz jak opór, no i powinniśmy zobaczyć na MWIG-u to, co kilka miesięcy temu powstało na SWIG-u. Na SWIG-u w okolicach bodajże 13500 po przełamaniu tych poziomów zaczęła się silna sekwencja spadkowa. WIG 23200 to są okolice dołków 2015-2016, to jest też 62% zniesienia Fibonacciego sekwencji wzrostowej, no i tam tej sekwencji wzrostowej 2.9 i tam powinniśmy zmierzać. No a w przypadku SWIG-u już wygląda sytuacja dramatycznie, bo tutaj nie ma żadnych prób odreagowania. Nawet w piątek, gdy WIG z WIG-iem 20 rosły po około 2%, SWIG bodajże 0,6 raptem na plusie, to pokazuje, że absolutnie nie ma popytu krajowego. No i do 10 tysięcy punktów to pod własnym ciężarem powinien spaść, gdzie jest 62% zniesienia Fibonacciego, a najprawdopodobniej niżej do okolic 8 tysięcy punktów, gdzie mamy lokalne dołki 78,6, tam moglibyśmy dopiero zakończyć jakąś sekwencję korekcyjną. Jeśli chodzi o pozostałe rynki, warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze dwie rzeczy i na tym dzisiaj skończymy, a myślę, że już w przyszłym tygodniu więcej powiem o trochę pozostałych segmentach rynku. Dwie rzeczy, czyli indeks dolara amerykańskiego i ropę naftową.
Jeśli chodzi o indeks dolara amerykańskiego, można na nim wyróżnić dość ciekawy cykl. To jest jakaś zależność historyczna, aczkolwiek ona mi pasuje do układu falowego, dlatego Państwu ją pokazuję. Bo według tego scenariusza mamy od lat 80. taką sekwencję: 7 lat spadków, 9 lat wzrostów, znowu 7 lat spadków, 9 lat wzrostów. I wypada na to, że zaczęliśmy kolejną sekwencję spadkową, tak? Tą pierwszą podwyżką z końca 2016 roku. To by oznaczało silny ruch spadkowy. Fundamentalnie nie chcę tu żadnych teraz dopasowywać obrazków pod to, tylko powiem to, co wygląda z punktu widzenia teorii fal Eliota. Mamy ruch spadkowy, impuls, który wygląda na falę pierwszą. I to jakby nam idealnie pasowało. Zbudowanie jedynki, obroniliśmy się na wsparciu, silne odejście, korekta budująca dwójkę i teraz silna trójka w trójce powinna być, znaczy sama fala trzecia powinna być przed nami. Jeśli chodzi o falę drugą, mamy układ wzrostowy, falę A, być może trójkąta, falę B, układ wzrostowy i możliwe, że zakończyliśmy niedociągniętego zygzaka ABC. To by oznaczało, że wracamy do silnego ruchu spadkowego. Alternatywa oczywiście jest taka jeszcze, że mamy falę A, to cało to jest dopiero korekta budującą falę B, czy tutaj na przykład koniec fali A, a tu mamy układ nieregularnej korekty płaskiej. ABC, ABC, 5 fal spadkowych, koniec B. Jeszcze podejdziemy do góry i dopiero w dół. Aczkolwiek to jest alternatywa, raczej wydaje mi się, że ten układ jest tutaj właściwy. No i się zastanawiam, czy przypadkiem właśnie nie zacznie się jakaś większa sekwencja osłabiania dolara. Miałem powiedzieć o ropie naftowej, ale jeszcze jedno wtrącenie, jeśli chodzi o, no oczywiście to jest trochę teraz sprzeczne z tym, co mówiłem o dolarze, bo 30-latki amerykańskie potwierdziły wyłamanie z 30-kilku, 38 chyba letnich kanałów wzrostowych. Dwie linie kanału były przebite. Widzieliśmy próbę obrony w październiku, ten knot w którymś momencie tak się ukształtował, że korpus wychodził nawet powyżej tych linii kanału, ale ostatecznie zamknęliśmy się zdecydowanie poniżej, nowy miesiąc stworzył się poniżej i to powinno oznaczać dalszy wzrost rentowności w Stanach Zjednoczonych i spadek wartości obligacji. No i na końcu ropa naftowa, bo ropa naftowa wszystkie piękne sygnały sprzedaży nam wygenerowała. Na wykresie dziennym mamy przełamaną linię trendu wzrostowego, przełamane górne ograniczenie, jak i dolne ograniczenie uprzedniego trójkąta, przełamane dolne ograniczenie kanału krótkoterminowego, tak, przeszłorocznego, wzrostowego, przełamanie średniej kroczącej. To wszystko jest sygnał sella. Z góry tak naprawdę, czyli od szczytu jest sekwencja impulsowa, no i pięknie wygląda tu wykres tygodniowy. Podwójny szczyt, wybicie z tego klina, oczywiście potężna półroczna, roczna dywergencja to poprzedzała. I to oznacza rozpoczynanie piątej fali w cyklu spadkowym. Piąta fala, czyli 1, 2, 3, 4. No i przez to, że ukształtował nam się wprowadzający klin rozszerzający się, znaczy kończący klin rozszerzający się, to tak naprawdę ta piątka może spaść. Oczywiście znowu z punktu widzenia fundamentalnego może się to wydawać abstrakcyjne, ale powinienem spaść poniżej poziomu 20 dolarów. Same sekwencje spadkowe stały wygenerowane, mam potężną przysłonę Bessy. No i przynajmniej taki pierwszy target spadku w okolice 45, gdzie znajduje się dołek fali X. Pytanie, jak to wszystko wpisuje się, będąca pod koniec miesiąca konferencja OPEC-u, to może zwiastować to coś grubszego, tak? Czyli być może koniec porozumienia, koniec jakby restrykcji. Nie wiem, nie chcę na razie spekulować. Technicznie wygenerowany sygnał sell, tak? Czyli sprzedaży, potwierdzenie końca przeszło 3-letniej korekty wzrostowej. Na dzisiaj są to wszystkie informacje, które dla Państwa przedstawiłem. Dziękuję za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.